Ja bym może najpierw pani dyrektor się zgłaszała, tylko potem będziemy zgłaszać. Proszę Państwa, w takim razie zacznę może od tematu, który Pan Przewodniczący poruszył na samym początku. Mianowicie była mowa o współczynniku obciążenia sal. Jest to jeden ze współczynników poruszanych w diagnozie. Państwo zapewne wszyscy wiedzą, że diagnoza jest nierzetelna i pomija wiele ważnych aspektów. A chcę się odwołać do niego dlatego, że został tutaj przywołany jako argument do połączenia z zespołem. I od razu powiem tak. To nie jest tak, że ja chcę obalić Państwa argument, bo wiem, że i nauczyciele, i środowisko rodziców jest otwarte na różne propozycje rozwiązania dziecka. Tylko chcemy mieć świadomość, na jakich warunkach i w jakich okolicznościach te zmiany, które tak naprawdę nas najbardziej dotyczą, będą podejmowane. Współczynnik obciążenia sal nie obejmuje absolutnie żadnych zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych, wyrównawczych, zajęć, które służą naszym dzieciom. Przy uwzględnieniu tego typu zapisu okazuje się, że obciążenie naszych sal lekcyjnych wynosi prawie 4 godziny, a nie 2 wskazówki, jak Pan Przewodniczący powiedział. Ja mam, Pani Dyrektor, dane z urzędu. Ja wiem, ja też, niestety też. Druga sprawa. Powiedział Pan o przejściu uczniów z zespołu szkół nr 16 do zespołu nr 14. Tutaj kolejna nasza wątpliwość i kolejna nasza obawa. Obawa o dwie sprawy. O bezpieczeństwo naszych uczniów, bo to jest dla nas priorytet. I druga sprawa, o groźbę dwuzmianowości. Jeżeli okaże się, że tych uczniów przybędzie wielu, nie mamy dzisiaj co do tego pewności, którzy przejdą do zespołu, a którzy rozejdą się po innych szkołach. Obawiamy się, że dwuzmianowość, jaka ewentualnie zaistnieje, będzie też polegała na tym, że wykorzystane zostaną niektóre z sal lekcyjnych szkoły podstawowej nr 50. Tym samym zamknie się możliwość naszym uczniom korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Tego się obawiamy. Co do bezpieczeństwa, to oczywiście chodzi nam o kontakt ze starszymi uczniami, tego chyba nie muszę specjalnie rozwijać. I między innymi o drzwi, które oddzielają zespół szkół od szkoły podstawowej. Więc mówię, to są naprawdę dla nas bardzo ważne rzeczy. Powiedział Pan Przewodniczący, że jest to jedno z rozwiązań, tutaj Pan Radny będzie proponował nam kolejne. My dostrzegamy też inne rozwiązania i nie mówimy ani tak, ani nie na którekolwiek z nich. Natomiast powiem szczerze, że rozumiem Państwa deklarację, Państwa wniosek o włączenie w struktury naszej szkoły, w strukturę zespołu szkół w ten sposób, że Państwo chcą nam dać szansę na kolejny rok, 2 lata na to, aby szkoła, powiem kolokwialnie, zaczęła pękać w szwach i żebyśmy mieli możliwość po tym czasie na przykład wyodrębnienia się ze struktur zespołu szkół jako odrębna placówka. Bo myślę, że nauczycielom szkoły zależy także na samostanowieniu. I rodzicom tej szkoły zależy na tym, żeby to była szkoła podstawowa nr 52 w Krakowie, kropka, a nie przy zespole szkół nr 14. Przy całym szacunku do Pani Dyrektor, bo ja wiem, że jest bardzo zaangażowaną i osobą, której leży na sercu dobro placówki. Doceniam również to, że zadeklarowano chęć niesienia nam pomocy, bo jest to dla nas koło ratunkowe. Tylko teraz proszę zrozumieć też nas, że chcemy mieć świadomość, jakie warunki będziemy mogli wynegocjować w trudnej dla nas sytuacji. Myślę, że to wszystko. A, jeszcze przepraszam, jeśli mogę o jednej rzeczy powiedzieć. Do tej pory wpłynęło do szkoły pismo od rodziców przedszkolaków i w sąsiednich dwóch przedszkoli, Źródełka i Słoneczka. Pismo, w którym rodzice nie tylko wyrażają swój sprzeciw wobec planu likwidacji szkoły, ale także pismo, w którym deklarują zapisanie swoich dzieci do nas, do szkoły 50. I podam Państwu takie informacje, które potwierdzone są własnoręcznym podpisem rodziców, więc jest to, tak jak mówię, w połączeniu z Państwa propozycją, o ile uda nam się
wypracować jakieś dobre dla nas warunki, bo ja wiem, pan powiedział, że nie obędzie się bez ofiar. Ale my chcemy zminimalizować te ofiary, a zwłaszcza, żeby tymi ofiarami nie stały się nasze dzieci. Z rocznika 2006 deklaracja 18 osób. Z 2007 15, z 2008 20 osób, z rocznika 2009 3 osób i jeszcze taki kwiatek, z rocznika 2012 1 osoba. Oddźwięk w społeczności lokalnej, jak pan widzi, jest olbrzymi. Również z państwa strony. Co mnie cieszy. Cieszyłoby mnie jeszcze bardziej, gdybym zauważyła obecność państwa na spotkaniu Komisji Edukacji, gdzie byliśmy jedyną szkołą, która tego wsparcia nie miała.